Siemano, jestem Namionek, a ty, drogi widzu, witaj w kolejnym materiale na tym kanale. W dzisiejszym odcinku jesteśmy na Hellcase'ie, no i na sam start przypomnę ci, że wchodząc z pierwszej linki w opisie dostajesz 0,7 dolarka oraz 10% do doładowania. Natomiast przypomnę ci o drugiej lince w opisie, ponieważ tam znajduje się nasz konkursik na 200 dolarów i właśnie wybiło 50 osób. 50 osób bierze udział, jest to bardzo ładny wynik. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy tutaj dołączyli, tutaj macie pojedynczy. Jedynczeniki osób, które właśnie wbiły. Serdecznie Wam za to dziękuję. A my dzisiaj lecimy z kolejną skrzyneczką. Kolejną skrzyneczką w naszym zestawieniu będzie skrzyneczka Chroma. Tak samo jutro otworzymy Chromę dwójkę, no i za dwa dni otworzymy Chromę trójkę, ponieważ są trzy Chromy. Także będziemy to sobie tak otwierać. Liczymy na dużo szczęścia. Jak się skończy, zobaczymy za, nie wiem, niecałe 5 minut, może za trochę więcej niż 5 minut. Czy uda nam się zarobić na tej skrzyneczce, czy nie? No cóż, sprawdzamy Chroma case. Liczyłbym tutaj na jakiegoś różowego skinka, na przykład na Dragon Kinga, i już bym był zadowolony, jakby takie coś poleciało. Ale czy tak się wydarzy? Totalnie nie wiem. Musimy to sprawdzić. Cyk. Ojojojojoj, a wupka Man of War, jakby tak poleciała, no to już by było coś pięknego. I to w sumie na samym początku odcineczka. Oczywiście robimy sobie później standardowe case battle, czyli na dwie. Oj, Gailarek? Nie. Na dwie osoby robimy sobie 8 skrzynek, na 3 osoby robimy sobie 9 skrzynek i na 4 osoby robimy sobie 10 skrzynek. Mam nadzieję, że w porównaniu do poprzedniego odcinka dzisiaj uda się coś wygrać, no bo tak to no nie za ciekawie to wyglądało na razie. Jeśli chodzi o case battle oczywiście, ponieważ no w poprzednim odcinku, jeśli dobrze pamiętam, no to 3 bitwy i 3 przegraliśmy. O, mamy różowego skina Muertosik i w jakim on jest stanie? Proszę bardzo, Star Trek Minimal Wear, więc bardzo fajnie zarobiliśmy sobie, jeszcze raz otworzymy sobie 10. No i tak by mogło lecieć cały czas tutaj, nie narzekałbym oczywiście. No ale tak jak leci nam kilka fioletowych, to niestety nic nam się nie dzieje. Dobra, 5 skrzyneczek, schodzimy już oczywiście coraz niżej, żeby otwierać coraz więcej skrzyneczek. No na case battle oczywiście chodziło mi, że coraz więcej, bo patrząc na to w sumie w ostatnim battle będzie 40 skrzynek otwierane, co prawda my otwieramy 10, ale łącznie będzie 40. No i tam może nam polecieć coś ciekawego. No ta wupka, po ile ona jest? Aha, ona jest tylko w stanie minimalware w tej skrzyneczce. O, Dragon King? Okej, okay, może już być Star Treku, więc ten Dragon King już bardzo fajnie wygląda, tak jakby patrząc. Lecimy sobie dalej. I tutaj mamy Kałaszek Kartel. Oj, to może być coś dobrego. Kałaszek Kartel za ile? Za 14 dolarków, prawie 15, także bardzo ładnie nam leci. No, podoba mi się ta skrzyneczka Chroma. Jak najbardziej. I teraz jeszcze Gailarek Chatterbox leci. No, no. Skrzyneczka nam się tutaj rozkręciła. On jest tylko niestety za 8 w stanie Battle Skirt, ale mógł polecieć Filtested za 7. O, nie chciałem go kliknąć. Nie chciałem go kliknąć, ale chciałem powiedzieć, że on za 72 dolary nawet może polecieć. Gdzie jest skrzyneczka Chroma? Tu jest skrzyneczka Chroma. Nie wiem, czy powinien teraz otwierać. Nie, jedną powinien otwierać, no ale dobra, już trudno. Pomyliłem się, więc otworzymy sobie jeszcze raz dwie, będzie jedna skrzyneczka więcej, no i trudno. Cyk, i jeszcze raz, i idziemy na case battle, sprawdźmy sobie, czy tutaj z pojedynczego na coś wyleci. Patrz, jesteśmy nawet w najlepszych dropach, więc bardzo fajnie. Case battle, cyk, no i co, nie ma nic ciekawego, jest za 800 dolarów, ale jest na 3 graczy, także... No, bota raczej nie doda, jakby było dwóch graczy już tym, to bym dołączył, ale nie będziemy czekać. My lecimy sobie ze skrzyneczką Chroma, 8 skrzyneczek Chroma, cyk, na dwóch graczy i zaczynamy tą bitwę, pierwsza bitwa dzisiaj. No i zobaczmy, czy będzie szczęśliwa, czy jednak nie. Pierwsza bitwa skrzyneczki Chroma, no i zaczynamy. Pierwsza skrzynka, system Loki, na razie Botwill tutaj jest lepszy od nas. Nie wiem, oha, to jest Grotto, kurde, ja tak patrzę, trochę za ciemny ekran mam chyba i nie rozpoznałem Grotta, widzowie. Mówię, co to za czarny skin, a to Grotto. Dobra, już nieważne, ważne, żeby wygrać tą bitwę i mieć powyżej 12 dolarów w łącznej sumie.
Teraz bardzo fajny maczek Malachit. Malachite, Malachit, nie wiem. Bardzo fajny obrzyn. Minimal wear. Dobra, leci, leci widzowie. Ale czy będzie profit po tej bitwie? Znowu, oj, tutaj. Oj, 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 Star Trek Factor New. Proszę bardzo, pierwsza bitewka i tu takie coś. I pewne zwycięstwo, także jak najbardziej jestem zadowolony z tej bitwy. Dobra, robimy sobie drugą bitwę. 9 skrzyneczek na 3 osoby. Cyk. No i lecimy. Mam nadzieję, że będzie tak samo oddawać jak poprzednia bitwa. No i może dzisiaj 3 na 3 na bitwach? No to byłoby coś pięknego. Ale zobaczymy zaraz. Katakumby. No i właśnie, katakumby. Star Treku, Wellworn. To już dobrze. Znowu katakumby, ale tym razem Factor New. Lecimy sobie dalej. Może teraz coś dla mnie? No nie, Grot to niestety mi nie pomoże. No ale spokojnie, jeszcze mamy 6 skrzynek przed nami. Oj, co to są za beretki? Urban Shocki, kurde, dziwnie wyglądają na tym zdjęciu, nie powiem, że nie. Ale no, no teraz to już wiem, że są Urban Shocki. Oj, 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 Minimal Wear w Star Treku, Malachit. No ciężko będzie, ciężko będzie. Może mój, nie, mój Minimal Wear bez Star Treka. 3 skrzyneczki do końca. No szansa jest zawsze, widzowie. To jest naga. I proszę, skakujemy na 2 dolary. Szansa jeszcze jest, ale nie z takim skinem. Niestety. Niestety, chyba to będzie porażka. Tak, porażka, więc nie będzie dzisiaj 3 na 3. Nadal czekamy na 3 na 3, więc no może kiedyś się doczekamy. Chroma. No i tworzymy sobie tą skrzyneczkę. Chroma, 10 skrzyneczek, 15 dolarków. Cyk. Cyk. No to co, lecimy. No i co, mam nadzieję, że będzie to szczęśliwe. Ja wam przypomnę, że wchodząc z pierwsze linki w opisie dostajecie 0,7 dolarka oraz 10% do doładowania na Hellcase'a. Natomiast w drugiej lince w opisie znajduje się konkursik, który jest jeszcze aktywny przez 5 dni do najbliższej środy, do godziny 17. Możecie tam wygrać 200 dolarów, płacąc jedyne 2 dolary. Także no, kto by nie skorzystał. Ja bym oczywiście brał w ciemno. Ty, drogi widzu, też musisz to zrobić. A bitwa niestety nie układa się na razie po naszej myśli. I to mnie lekko niepokoi. Dobra, sprawdzamy sobie. 6 skrzynek do końca. No szansa jest oczywiście. Szansa jest zawsze, żeby dogonić. 2,5 dolara trochę mniej tracimy sobie, więc no, to jest kwestia jednego skina, żeby to odrobić, więc czekamy. My czekamy. No i liczymy na szczęście. I proszę bardzo, o tym mówiłem właśnie. No i teraz, że... Oj, naga poleciała, czyli wyjdzie sobie na prowadzenie. Ale dobra, walczymy do końca. 2 skrzyneczki. I jak to się zakończy? Oj, 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 oj. Urban Shocki poleciały. Za ile? Za 2 dolary. I niestety, tej bitwy też nie udaje nam się wygrać. Także w tym materiale to wszystko. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Do usłyszenia w jutrzejszym filmie. Siemanko!